Wiecie, że nie mam pojęcia, co robić dzisiaj? No nie mam. Tak mocno nie mam pojęcia, co robić dzisiaj. Mogę pochodzić troszkę z prezentami. Na przykład. Są urodziny Evelyn. To jest dobra rzecz. Wiecie co? Tak poza tym, może zajrzę do Robin i kupię u niej kalendarz. Stać mnie na to. A fajnie będzie mieć to w domu. Tak myślę. Mogę się trochę pokręcić po różnych miejscach, zbierać różne rzeczy. Jutro będzie śnieżyć. Dobra, tego nie zostawiłam. Racja. Co tam? Jaki list? Droga Leno, zamówiłam za dużo nawozu do ogrodu. Mam nadzieję, że tobie się przyda. Gdzie ja chowałam nawóz? Tu chowałam po prostu nawóz, nie? No, to możemy iść do Clinta z goldami i do Guntera z artefaktem. Tak właściwie, czy mam coś ciekawego do zrobienia u siebie z takich rzeczy maszynowych? O, wiecie co? To się może przydać. To też jest ciekawa rzecz i mogłabym spróbować zrobić. To jest fajna rzecz. Sporo jeszcze maszyn nie mam, prawda? Tak w ogóle sobie myślałam, że jak urosną już drzewa, to posadzimy wokół nich kwiaty. Znaczy nie wiem, jakieś takie zrobimy wzór z kwiatów i postawi się te ule w okolicy. Myślę, że będzie zajebiście to wyglądało. Mam warp totem na farmę, ale jest straszny, bo potrzebny jest do tego miód. Nie wiem, czy nie mogę kukurydzy włożyć do oilmakera na przykład i zamiast kupować olej, będę mogła go sobie robić. Dobra, to wiecie co? To ja porobię takie różne rzeczy. Slime hardwood cold bar. O, planuję też mieć... zdobywać trufle. Nie robię spoilera, nie robię spoilera. Planuję też zdobywać trufle, więc myślę, że... się przyda. Co ja potrzebowałam do zrobienia seedmakera? Nie tego. Fiber painter. To mogę od razu dwa zrobić nawet. Chociaż... mogę zrobić. Jak mi starczy. Bo... tak, to będzie do króliczków. Nie, nie starczy mi drewna. No nieważne. No to zrobimy jeden, zobaczymy. Bo tak, królików też będę miała sporo, co? Będę miała 4. No ale zobaczymy. Tak w ogóle, nie sądzicie, że to jest ciekawy system, że... z większej ilości mleka powstaje lepszy ser? Bo dostajesz duże mleko, tak? Czyli więcej, teoretycznie więcej po prostu zwierzę go dało. I z tego dostaje się lepszej jakości ser. Nie wiem, znaczy rozumiem, że jakoś musieli, że tak powiem, wynagrodzić ten system miziania zwierzaków i wszystko. Ale śmieszna zależność by była, jakby naprawdę istniała. O Jezu, ten królik! Jest taki słodki! Cześć! To jest Tertinie! I wyglądasz na smutnego! Czemu? Zabrano cię do mamy, tak? Jesteś skupiony! Biedaczek! Fajnie, że jest automatyczny podajnik. To mi oszczędza kupę czasu. Okej. Okay. Nabrałam prezentów w jakieś ilości horrendalne, więc idziemy do miasta. Może Pam złapie tutaj od razu, byłoby fajnie, bo dla niej też mam prezent. Jest tutaj, super. Tak, tak. Hej, hej! To naprawdę coś. Dziękuję, dzieciaku.
O, wolałabym raczej połowić, patrząc, jak blisko jest rzeka. No cóż, bywa. Trzeba czasem pracować, moja droga. Nie cieszysz się, że teraz nie spędzasz ciągle czasu bez sensu? Oczyśluj się. Zbieram tutaj podatki. Clinta, mam dla ciebie prezent. No, to moje ulubione, dziękuję ci. Wciąż pracuję nad twoją... Aha. Podlewaczką, czyli jak pracujesz nad podlewaczką, to... podlewaczką konewką, to nie możesz nic robić innego. Tak, dokładnie tego szukałem. Dobrze, cieszy mnie to. To mamy chyba jedną rzecz do Guntera, prawda? Jedną. To. Z Canterem chyba nie można się zaprzyjaźnić, z tego co się orientuję. Cześć, Elliot, nie mam do ciebie prezentu. Ojejku, a ty ciągle ćwiczysz w domu, co? Ciągle i wciąż. Teraz się zastanawiam tylko gdzie. Jeszcze nie były na jeziorze w lesie, prawda? Można tam je zanieść. Myślę, że to będzie całkiem spoko miejsce. Tylko ja tam mam jeszcze prezenty. Okej. Właśnie miałam do Evelyn zajrzeć, bo ma dzisiaj urodziny. To jest podstawa. Miałam też zajrzeć do Robin. Po kalendarz, prawda? Cześć, Evelyn. Co tam? Żyjemy tutaj od ponad 30 lat. Widzieliśmy wielu ludzi, którzy tutaj przychodzili i odchodzili. Trzymaj. Pamiętałaś o moich urodzinach. Dziękuję ci. To piękne. Okej. Okay. Liczę na to, że kiedyś dostanę twój przepis na te cudowne ciasteczka. Dobra, jest tu sam gaz. Dla niego miałam chyba to, prawda? Tak mi się wydaje. Tak. O! Raju, jesteś pewna? Tak. Umiesz gotować, Leno? Jeśli masz kuchnię i jakieś przepisy, możesz gotować użyteczne dania. Dania ugotowane w domu też są idealnymi prezentami. Właśnie. Do George'a miałam zajrzeć. Może Alexa złapać, ale to zobaczymy. O! Kasenka. Okej. Okay. Okej, okay, George. Chcę, żebyś dla mnie wziął głęboki oddech. Odwróć się, proszę. George, muszę być z tobą szczery. Musisz zmienić swój tryb życia, jeśli chcesz pozostać zdrowy. Chciałbym, żebyś zredukował dawkę potasu, jaką bierzesz. Sodu, przepraszam, sodu. I spróbował trochę więcej ćwiczyć rękoma. Wiem, co jest dla mnie najlepsze. Kim myślisz, że jesteś, mówiąc mi, jak mam żyć? Jestem twoim lekarzem, George. To jest to, kim jestem. I chodziłem do szkoły przez 8 lat, żeby nauczyć się, jak pomagać ludziom pozostać zdrowymi. To jest chyba scenka Harvey'a, co? O! Przepraszam, ale nie powinnaś tutaj być. To badanie jest prywatne. Nie tak prędko. Chcę usłyszeć zdanie od tej młodej damy. Dobrze. Lena, co myślisz, że George powinien zrobić? Powinien posłuchać rady doktora? Wie najlepiej, co jest dobre dla jego ciała. Powinien słuchać porad lekarza mimo wszystko? Dziękuję, Leno. Widzisz, George, próbuję ci tylko pomóc. Dobrze, zrobię to, co mówisz, doktorze. Dziękuję za pomoc, Leno. Doceniam ją. Cześć, George. Mam dla ciebie coś fajnego. To moja ulubiona rzecz, dziękuję ci. Weekend nie różni się dla mnie od innych dni w tygodniu.
bo jest na emeryturze. Będzie oglądać telewizję dalej. Nikt nie potrzebuje dzisiaj pomocy. Miałam iść do Robin, pewnie już nie zdążę. Nie, do 5 są otwarci. Czy miałam jakiś drobiazg zapiera? Nie, to był... Nie. Jestem ciekawa, czy ma coś nowego w sklepie. Tak w ogóle zastanawiam się, czy nie kupić już sezonek na... Chociaż mogę z tym jeszcze poczekać. Mamy jeszcze tydzień ponad do końca pory roku. Bo będę musiała posadzić jakieś sezonki na lato, prawda? Coś by się przydało. Dobrze, to chodźmy do Robin. W takim razie, bo jest dość późno. Cześć, Abigail. Ostatnio dużo... chodzę z głową w chmurach. Chcesz wiedzieć o czym? Są moje marzenia? To sekret. O spędzeniu życia ze mną, co? Bidulo. To nie tak, że przyjaźnisz się z Sebastianem, więc pewnie już wszystko wiesz. Każdy szczegół. Cześć, Aleksia. Mam do ciebie prezent. Bo cię lubię. Znaczy, nie lubię cię, ale to jest super, dzięki. Dziwni ludzie mieszkają w tym mieście. Jak ten koleś Sebastian. Dlaczego nosi cały czas czarny? Bo lubi! Sklep. Okej. To jest ładna rzecz. To też jest ładna rzecz. Ale na razie nie zrobimy wystroju. Domu, co? Na razie. Dobrze, dawaj kalendarz. Przyda się do domu. Nie mam dla was żadnych prezentów, nie mam. To jest jeszcze jedno miejsce, gdzie bym zajrzała. Jeden dom. I pójdziemy do lasu. Okej. Chcesz naprawiać moje maszyny rolnicze. Myślę, że twój brat sobie też z tym da radę. Naprawia swój własny motor, więc... Chociaż nie, podejrzewam, że no ale jakby co, będziesz moją bratową, to da radę. Ojku, to też może być prezent dla dzieciaka, nie? Dzięki. Niedługo wraca tata. Mam nadzieję, że przywiezie mi zabawki. Peny? Wiele rzeczy się pozmieniało, od kiedy Jerzy Mart się pojawił. Naprawdę są to kiepskie czasy dla sklepu Piera. Mama kocha Jerzy Mart. Ceny są niskie, więc może sobie pozwolić na dużo więcej niż mogła u Piera. Mam dla ciebie jednak prezent, moja droga. Klejnot. Dziękuję. Naprawdę mi się to podoba. Dobra. To tyle. No trochę trzeba, że tak powiem... Jezu, zapomniałam, że ona jest prawie moją, że tak powiem... Że mam ją poderwaną. Co? Tak mocno. A wcale nie chciałam, bo jeśli miałabym z dziewczyn kogoś wybierać, to byłaby to... Abigail. Jest Hayley. Dobrze, mam dla ciebie drobiazg. Nie widzę twojej siostry, ale to... O mój Boże, to moja ulubiona rzecz. Okej. Jedyną dobrą rzeczą w zimie jest to, że mogę więcej spać. To też znamy. Dobra. Chodźmy nad leśne jezioro. W takim razie... Ja potrzebowałam takiego dnia, żeby się przejść z prezentami. No, trochę mi się relacje poprawiały z ludźmi. No, z Evelyn jest całkiem fajnie. Powinnam pomyśleć o tych osobach z mniejszą ilością serc, żeby do nich zaglądać częściej z jakimiś prezentami. Tak, to miała być rzecz, którą miałam zimą robić dość często, ale i tak jest kupa innych rzeczy do roboty o tej porze roku. Śmiesznie się tutaj te drzewa ułożyły.
Miałam ją zostawić na zewnątrz, co? Nie. Nie jeść, zostawić. Idziemy spać. Weźmy jeszcze gdzieś kalendarz. Czy mogę go położyć? Tak? Nie, powieźmy go. Tu. Tu. Super. Kończymy trzeci tydzień zimy. Jej. Tak, tego nie zrobię. A, to by przydałoby się na to zapracować, co? Co my dzisiaj? Dzisiaj nie mamy nic takiego. Wreszcie mogę przestać sobie zapisywać. Chociaż nie. Cały czas dobrze jest mieć to na kartce, bo zerkam i zdarzało mi się czasem zapomnieć o jakichś tam drobiazgach. Okej, okay, trzeba z tym iść. Co? No i dużo rzeczy. List. Droga Leno, jak się masz? Mam nadzieję, że zima nie jest dla ciebie zbyt ciężka. W każdym razie piszę, żeby poprosić cię o trochę twardego drewna. Potrzebuję około 10 kawałków, jeśli masz. Jeśli nie, nie martw się, trzymaj się. Okej, wezmę, zaniosę jej. Już nie będę taka. Moje hardwood. Nie, dobra. Nie będę taka. Wiecie co? Pójdziemy dzisiaj jeszcze po królika. Kolejnego, tak myślę. Trzeba korzystać, mam tyle imion do rozdania. Będę musiała jeszcze kupić te nożyce dla niego. Króliki, z tego co wiem, wydają dźwięki, a nie tylko szeleszczą. O Jezu, jaki on jest słodki! Miłość. Kacze pióra też byłyby fajną rzeczą. No jak widzę, na razie dostaję jajek w rekordowych ilościach. No. No patrzcie, jakie to jest słodkie! Mam nadzieję, że jak urośnie, będzie równie potworne, w sensie słodkie. Okej. Okay. Mam pikle na prezent dla Harvey'a na ucztę zimowej gwiazdy. Tu mam jakieś pozostałości. Nasion. Nie wiem, gdzie go postawić. Tu? Może? Nie wiem. Czy koło maszyny na olej? Chociaż maszyn na olej na pewno będę miała więcej. Może na razie niech tu stoi. Coś mogę tam wrzucić, co? Ciebie mogę wrzucić. A co mi tam? Będzie zabawnie. Ciekawa jestem, czy to działa na tej samej zasadzie co krystalarium, czyli... O, że jak wrzuci się jeden rodzaj, to to produkuje cały czas. Zobaczymy. Dobra, idziemy po kolejnego królika. I pójdziemy do Clinta. Po konewkę naszą fajną i rozbijemy sobie goedy. Cześć! Nie mam do siebie prezentu, a to szkoda. Właśnie to mi się przyda też, nie? Jako narzędzie. Jestem pewna, że mi się przyda do strzyżenia królików i potem owiec. Dobrze. Królisie numer 2. O Jezu, jest taką miłością. Jest przysłodki.
Lista imion. Wiktoria, zostajesz królikiem. Mam nadzieję, że cię to cieszy. Chyba postawię więcej z czasem kurników i obór, tak myślę. Bo widzę, że bardzo wam się podoba pomysł z imionami. A więc... No, fajnie byłoby go pociągnąć. No, na razie nie biorę od was więcej imion, tak? Na razie jeszcze jak gdyby... No, powiedzmy, że... Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Może zrobię sobie winiarnię, czy coś równie dziwnego. O! Ty tu jesteś. Może masz coś ciekawego? Pufferfish? Może kiedyś nie ma żadnych przepisów ani takich tam ciekawych rzeczy. Pufferfisha pewnie kiedyś wyłowię, więc nie będę się w to bawić. Z drugiej strony 600 sztuk. Mogłabym go zanieść do bandla. Dobra, bądźmy okropnym człowiekiem. Jeszcze na szybko przejdziemy się po tym lesie, bo hardwood jest życiem. Hardwood jest miłością. Dobra. O Jezu, dlaczego tu jest świnia? Jeszcze w kapeluszu. Cześć. Jazz? Co ty tu robisz? 1, 2, 3, 4. O nie, znowu się zgubiłam. Skaczę w śniegu na skakance. Ciekawe. Dobra, chodźmy po tą konewkę. Cześć, Abby. Co tam? O, cześć. Zrobiłam te dwa rysunki. Co o nich myślisz? Podoba mi się ork z toporem. Bo tutaj jest wyspa z dżunglą i tygrysem. A, tutaj, że nam się nic nie podoba. Ale tak, ork z toporem. Cieszę się. To trochę zawstydzające dzielić się swoją sztuką z innymi, ale wydaje mi się, że myślimy podobnie. Mamy podobne gusta. Czy coś. Jej, złota konewka! To takie burżujskie. Ale jest zajebista. Jest złota. To już, że tak powiem, zwiększa jej zajebistość o mnóstwo procent. Natomiast... Co ona tam daje poza tym? Na pewno więcej podlewa, z tego co pamiętam. Podlewa obszar 3x3. Więc jest super. Będę ją kochać i wielbić. I... Goede. To zanosiłam do kantera? Nie. To mogę mu zanieść. Już teraz dużo mniej znajduję rzeczy. Dla kantera. Bo dużo już mu chyba pozanosiłam, co? Ewentualnie będę je znajdować w innych miejscach jeszcze. Po prostu kończy się potencjał tego, co mogę znaleźć tu w okolicy. Żeby nie stały dwa takie same obok siebie. No i chyba wszystkie książki znalazłam. Coś mam takie wrażenie. Ognisty kwarc. I na dzisiaj. Nie. Możemy też nie łowić, możemy pojechać na pustynię. Dzisiaj będę się relaksować i myśleć pozytywnie. Czy ty kiedykolwiek robisz sobie dzień wolny? No dzisiaj mamy taki w miarę dzień wolny. Chociaż nie. Nie jest to dzień wolny. Chodzę i zapieprzam. O! Jestem leniwą dupą. Tak, na wieczór się trochę ogrzać. Noce są zimne. A cóż, Sebastian chce czekać do ślubu. Więc cóż.
Jestem skazana na samotność w tę nocę. Nie, no dobra, mam Xermego. Kot w łóżku to zawsze kot w łóżku. Czyż nie? Dostałam jedno. To tak trochę biznes się nie opłaca. Tak trochę bardzo się nie opłaca, jak dostaję z jednego jedno. Znaczy w przypadku tych roślin, które dają więcej niż jeden. Jedną rzecz, to może się to rzeczywiście opłaca, w sensie jedno warzywko. Dobra, nie mam więcej fire quartza. Mam złoty fire quartz. Idźmy, jedźmy. Chociaż nie, nie pojadę do Sandy, bo już pan nie pracuje, prawda? No, pan nie pracuje, więc nie zawiezie mnie. To mogę jutro pojechać na pustynię. Okej. O, to jest to bandla! Tak. Bardzo dobrze. Okej. Idziemy z Chubbem do bandla. Koniecznie. Tak musowo. Potem wrócimy się do siebie, zobaczymy, co tam jeszcze będzie, ile czasu będzie i tak dalej do zrobienia różnych innych rzeczy. Pierwszy taki bundle będę kończyć, co? Nagrodą jest przyjaźń i maszyna do recyklingu. Okej, przyda się druga, czemu nie? Nie pamiętam, jakie miałam z nim przedtem relacje, więc nie wiem, ile to mi dało. Tak właściwie. Dobra, spróbuję, bo skoro mogę to shipować... Wiecie, bo tak, to też jest osiągnięcie za wysłanie tych wszystkich różnych rzeczy tutaj. Więc zobaczymy tak naprawdę, czy to mi zaliczy. Najwyżej po prostu dostanę kasę. Ale to też nie będzie taka straszna rzecz. No dobra, chodzimy chyba do domu. Będziemy iść spać. Sen jest ważny. To jest niewiele warte. Coś tam zawsze mamy. Przed nami ostatni tydzień zimy. Przydałoby się wyłowić tą ośmiornicę. Zastanawiam się, może mam po prostu za słabe umiejętności, nie wiem, będę musiała sprawdzić, gdzie można ją znaleźć. Patrzę jeszcze, co tu mam. Dzisiaj podjechałabym na pustynię, bym pozbierała rzeczy, po prostu rozejrzała się jeszcze w okolicy i poszłabym do kopalni, tak po prostu. Więc mogę wziąć jakieś jedzenie. Widziałaś kiedykolwiek wystające z ziemi trzy brązowe robaczki? Ciężko je zauważyć czasami, ale jeśli będziesz kopać w tym miejscu, zawsze coś znajdziesz. Nie pytaj mnie, jak to działa. Właśnie, mamy kalendarz, możemy sobie go obejrzeć. Jutro są urodziny Lia. Dobrze, będę pamiętać. To nie tak, że mam wszystko zapisane na zewnątrz i tak, ale będę pamiętać. One są takie urocze. Tak niesamowicie urocze. Okej. Co ty?
się położyłaś i któraś zrobiła na ciebie jajko. O. Tak, automatyczne podajniki to jest super rzecz. Tak oszczędza czas. Okej, jest 9, więc mogę oczekiwać, że da radę pojechać na pustynię, co? Już pamiętam dlaczego. Przypomniałam sobie, dlaczego miałam jechać na pustynię, żeby zawieść ten ognisty kwarc. Zarobię mniej niż zapłacę za bilet, ale aktualnie tam jeszcze coś pewnie pozbieram do tego. Okej. Nie ma kierowcy jeszcze. Kiedy ona przychodzi? Okej. 10:10 powinna być na miejscu, więc ja sobie jeszcze zajrzę. No, mogę nastawić jajko. Jedziemy na pustynię. Tam postaram się dość szybko wszystko pozałatwiać. O, niepotrzebnie to wziąłam ze sobą, co? Nie ma nic do zbierania, naprawdę. Powinno się pojawić. Parę dni nas nie było. Parę ładnych dni. Ani kokosów, ani tych kaktusów. O, jest kokos. No nic. Najwyraźniej tutaj dużo rzadziej się wszystko pojawia. Dużo, dużo rzadziej. Mogłam wziąć też dla niej jakiś prezent. No nic. Mogę sprawdzić. Zresztą może mam coś ciekawego. Witaj, witaj, kochanienka. Cieszę się, że autobus już działa. Robiło się tu dość smutno. I prawie zbankrutowałam. Hej. Ale jesteś tutaj, żeby kupić mnóstwo nasion, prawda, kochaninka? Lubisz na przykład kozie mleko, więc mogę ci dać w prezencie kozie mleko, żeby poprawić nieco nasze relacje. To wygląda wspaniale. To tak dużo. I to ci miałam dostarczyć, prawda? O, to ognisty kwarc, o który prosiłam. Dziękuję ci bardzo. To twoja zapłata, tak jak obiecałam. Okej. I jak tam nasze relacje? Troszkę się poprawiły? Nie, jeszcze nie na tyle, żeby mieć serce. No nic. No, pokaż, co masz na sprzedaż. A, jeszcze bym przegapiła coś. Okej. Tego miejsca wcześniej nie widziałam. Czyli są zamknięte. Okej. Niech wam będzie, wracamy do domu. Dobra. Idziemy do kopalni. Jest już późno, ale może coś jeszcze zdziałamy. Au. No i tak, koniecznie. Te przejścia mi są bardzo w tej chwili potrzebne. Tylko blokują drogę. O, serio. Ale mi się wkurzyło, jakby tutaj było pełna linia. Kolejne przejście. Żeby mi się to szczęście do przejścia nie skończyło zaraz, bo się... To będzie straszne. Dobra, idziemy na dół. Mam duży wybór. Co? O. O nie! Leno? Leno, wstawaj. Znalazłem cię nieprzytomną w kopalni. Chyba sobie coś zrobiłem w plecy, kiedy cię wyciągałem całą tą drogę na górę. Bądź ostrożna. Trochę bardziej następnym razem, okej? Musiałam mocno uderzyć się w głowę. Zapomniałam wszystko na temat 10 ostatnich poziomów w kopalni. Straciłam też 300
sztuk złota, 3000 sztuk złota i 5 przedmiotów z plecaka. O Boże, nie. Dlaczego mam tutaj krapa? Musiało mi akurat ciasto czekoladowe zabrać, no. Nie ma już sensu wchodzić do kopalni. Dobra. Idźmy do kamienia łomu. A to za łzy kurna, okradają mnie jeszcze. Nie dość, że mnie biją, to jeszcze mnie okradają, no. Czyli aktualnie przez jedną taką śmierć straciłam 2 dni w kopalni. 2 cholerne dni w kopalni. Jezu. Aha, nie mam też przedmiotu dla Gantera. Jestem po prostu... No już nie mam ciasta, żeby przynieść posągowi. No nic. Najbardziej z tych zgubionych rzeczy żałuję ciasta i tej rzeczy, którą miałam zanieść do Gantera. Mam nauczkę po prostu, żeby nie nosić ze sobą wszystkiego. Tak samo totemy powinnam zostawiać, jeśli nie mam w planach zaglądać w miejsce, w które one prowadzą. Koszmar. To co? Jutro robimy stajnie? Tak z samego rana na poprawę nastroju?